Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a to jest historia, która w ostatnim czasie zyskała rozgłos Sprawa rodziny Menendezów. Podcast powstał we współpracy z wydawnictwem Replika. Bracia Lyle i Erik Menendezowie z pozoru mają wszystko. Są młodzi, ambitni, pochodzą z bogatej rodziny, mogą liczyć też na wsparcie rodziców. Mają coś, czego wiele osób może im zazdrościć. Pieniądze, koneksje i możliwości. Mieszkali w ekskluzywnej rezydencji w Beverly Hills, jeździli drogimi samochodami, mieli wszystko, o czym mogli tylko zamarzyć. Ale kiedy odkryto ciała ich rodziców, na jaw zaczęły wychodzić kolejne sekrety skrywane za zamkniętymi drzwiami. Na ile znamy ludzi, których mijamy na ulicy? Co kryje biznesmen, który, pomimo tego, że przyjechał jako biedny imigrant, odniósł sukces i wkroczył w kręgi elity? Co kryje gospodyni domowa, która z pozoru wydaje się oddaną matką i szczęśliwą żoną? Historia opowiedziana przez braci wywołała ogromne kontrowersje, a o sprawie Menendezów usłyszał świat. Według prokuratury bracia chcieli przejąć rodzinną fortunę, ale Eric i Lyle twierdzili, że ojciec znęcał się nad nimi psychicznie i fizycznie, a także wykorzystywał ich. Te tajemnice miały być ukrywane latami, ponieważ Jose i Kitty pilnowali, aby nikt się o tym nie dowiedział. Dziennikarz Robert Rent stworzył portret rodziny Menendezów i w książce Morderstwo Menendezów Historia Erika i Laila w oparciu o wywiady, nagrania z przesłuchań, dokumenty i materiały sądowe, pokazał czytelnikowi historię z innej strony. Nie tylko przedstawił proces, ale też pokazał relacje rodzinne, które w tej historii są najważniejsze. To one doprowadziły Laila i Erika do ostateczności. Jeśli fascynują Was sprawy kryminalne, psychologia zbrodni i to, co skrywa się za portretem rodzinnym, ta historia z pewnością Was pochłonie. Ta książka pokazuje, jak łatwo można dać się zwieść pozorom i jak cienka jest granica między ofiarą a sprawcą. Jeśli wcześniej nie słyszeliście o historii rodziny Menendezów, będzie to dobry wstęp do zapoznania się ze sprawą, a jeśli ktoś już wcześniej o niej słyszał, będzie to dobre uzupełnienie. Zostańcie do końca, bo pod koniec podcastu powiem o małej niespodziance, którą dla was przygotowałam, a teraz zapraszam do słuchania. Historię rodziny Menendezów można opowiadać godzinami, wspominając babcie i dalszych krewnych. Jednak właściwa opowieść zaczyna się od jednej z kluczowych postaci Jose Menendeza, który przyszedł na świat w Hawanie stolicy Kuby. Urodził się w 1944 roku, kiedy Kuba była państwem kontrastów. Miasta takie jak Hawana były znane z barów, klubów nocnych, hazardu i życia artystycznego, co przyciągało turystów z całego świata. Ale jednocześnie jednym z największych problemów była korupcja. Z jednej strony bogaci mieszkańcy opływali w luksusy, a z drugiej większość społeczeństwa żyła w ubóstwie. Rodzina Jose była zamożna w porównaniu do reszty społeczeństwa. Jego ojciec, Pepin, były piłkarz, miał własne biuro księgowe. Matka, Maria, była znaną pływaczką, która brała udział w igrzyskach olimpijskich, a po zakończeniu kariery zajęła się wychowywaniem dzieci. Dzięki sukcesom zawodowym i sportowym Pepina, ojca Jose, należeli do elity, ciesząc się wygodnym życiem. Maria i Pepin mieli łącznie trójkę dzieci. Teresita była najstarsza, dwa lata później urodziła się Marta, a po dwóch kolejnych latach do rodziny dołączył Jose. Jose był niesfornym dzieckiem, który miał zawsze dużo energii. Jego siostry wspominały, że od początku był oczkiem w głowie rodziców. Od najmłodszych lat grał w piłkę nożną i jego ojciec Pepin liczył, że któregoś dnia Jose pójdzie w jego ślady i zostanie piłkarzem. Jose był pewny siebie i mówił, co myślał, przez co często miał kłopoty, w szczególności kiedy był nastolatkiem. Matka zawsze usiłowała go bronić, była wobec niego bardzo zaborcza. Ich relacja była niezdrowa, ale dopiero po 40 latach wyjdą na jaw. Sekrety rodzinne. Sąsiadka będzie wspominać, był jedynym synem, a jego matka go uwielbiała i podkreślała to, że był taki męski. Zachowywał się jak potwór. Trudno było nad nim zapanować. Koniec cytatu. Jego rodzice chcieli zapewnić jemu i jego siostrom wszystko, co najlepsze. Wierzyli w amerykański sen. Podobnie jak wielu innych imigrantów, widzieli w Stanach Zjednoczonych szansę na lepszą przyszłość dla swojej rodziny. Kiedy siostry Jose były nastolatkami, wysłali je do szkoły z internatem mieszczącej się w Kentucky. Siostry szybko przystosowały się do nowego życia, nauczyły się angielskiego i planowały pozostać w Stanach. Kiedy Jose miał 14 lat, rodzice wysłali go do tej samej szkoły. Życie w Ameryce było dla niego zupełnie inne niż to, które znał z Kuby. Zobaczył, jak Amerykanie widzą sytuację na wyspie i to tylko utwierdziło go w jego poglądach stał się jeszcze bardziej radykalny i coraz częściej głośno wyrażał swoje zdanie o tym, co dzieje się na Kubie. Jego rodzice mieli podobne obawy, ale nie chcieli się wyróżniać. Woleli trzymać się w cieniu i martwili się, że Jose swoim zachowaniem przyciągnie niepotrzebną uwagę. W 1959, kiedy Fidel Castro przejął władzę, zakazano wysyłania dzieci do zagranicznych szkół z internatem. Jose musiał zostać na Kubie i spędził prawie dwa lata w liceum, gdzie otwarcie wyrażał swoje poglądy. Jego rodzice bali się, że może to mieć poważne konsekwencje. Dlatego w 1960 zdecydowali się wysłać go do Stanów. Zamieszkał z wujem i ciotką na północy kraju. W 1962 roku, tuż przed osiemnastymi urodzinami Jose, jego rodzice postanowili przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Matka chciała być bliżej rodziny, zwłaszcza córek, które miały już swoje dzieci. Ojciec Pepin był zdecydowanym przeciwnikiem Fidela Castro i wolał zostać na Kubie, aby wziąć udział w walce o wolność. Jose podzielał jego poglądy. Nie czuł się dobrze w Stanach i w przeciwieństwie do sióstr, nie potrafił przystosować się do nowego życia. Mówił głównie po hiszpańsku, słuchał hiszpańskiego radia i nie odnajdywał się w amerykańskiej kulturze. Po ukończeniu liceum Jose wyjechał na studia do Illinois, gdzie dostał stypendium. Studiował rachunkowość, a na uczelni wyróżniał się jako gwiazda drużyny pływackiej, podobnie jak jego matka, gdy była młoda. Będąc na drugim roku studiów, poznał Mary Anderson, nazywaną przez wszystkich pieszczotliwie Kitty. On i Kitty mieli ze sobą wiele wspólnego. Obydwoje lubili sport, byli z natury uparci, lubili wdawać się w dyskusje, i mogli ze sobą rozmawiać godzinami na każdy temat. Mieli podobny charakter, ale były między nimi subtelne różnice. Jose był charyzmatyczny, pewny siebie, nie miewał wątpliwości. Kitty z pozoru też taka była, jednak pod tą maską kryła się wrażliwa kobieta. Była o trzy lata starsza, urodziła się w Illinois i dorastała na przedmieściach Chicago. Tak jak Jose była najmłodszym dzieckiem, miała dwóch braci i siostrę. Wychowywała się w tradycyjnej rodzinie. Ojciec zapewniał utrzymanie, a matka zajmowała się domem i dziećmi. Kiedy Kitty miała trzy lata, jej ojciec porzucił rodzinę i zamieszkał z kochanką. Matka ledwie wiązała koniec z końcem. Pracowała na lotnisku niedaleko Chicago, spędzała długie godziny w pracy i starsze dzieci zajmowały się młodszymi. Kitty odczuwała strach przed porzuceniem, który bardzo wpłynął na jej całe życie jej matka nie mogła pogodzić się z rozwodem i nie potrafiła ułożyć sobie życia na nowo, przez co Kitty nabrała przekonania, że rozwód jest najgorszą możliwą opcją i powinno się trwać przy swoim partnerze, niezależnie od wszystkiego, dla dobra całej rodziny. W jednym z listów Kitty będzie pisać do swojego męża, Jose. Żyłam w rozbitym domu, nie znając drugiego takiego. Przysięgłam sobie, że nie pozwolę, aby kiedyś przytrafiło mi się coś podobnego. Pomimo tego, że źle zniosła rozwód rodziców, nie dawała po sobie tego poznać znajomi ze szkoły zapamiętali ją jako towarzyską dziewczynę. Kitty kochała aktorstwo i jako nastolatka często odgrywała sceny z filmów, marząc o tym, że pewnego dnia będzie nie tylko grała, ale też reżyserowała filmy. Studiowała komunikację, co było związane z jej pasją. Kiedy była już na studiach, wygrała konkurs piękności. Grała w szkolnej drużynie, uprawiała sport i pracowała jako operatorka kamery podczas meczów. Zamierzała rozwijać karierę, ale nieco zwolniła w momencie, kiedy związała się z Jose. Była w nim zakochana opowiadała koleżankom, że doskonale się uzupełniają. Ona znalazła kogoś, kto ciężko pracował, aby odnieść sukces, kogoś, kto był stabilny i by jej nie zostawił. A on związał się z kobietą, która wpasowywała się w jego kanon. Podobała mu się myśl, że pochodziła z dobrego domu. Poza tym Jose dawał Kitty pewność siebie. Pod jego wpływem zaczęła zmieniać poglądy. Wcześniej chciała być reżyserką, ale Jose miał konserwatywne poglądy. Uważał, że kobieta powinna skupić się na rodzinie i to mężczyzna powinien pracować. Mogła pracować, kiedy wymagała tego sytuacja, ale oczekiwał, że kiedy zajdzie w ciążę, zrezygnuje z kariery, co w tamtych latach było powszechne. Kobiety najczęściej rezygnowały z pracy po ślubie lub kiedy dowiadywały się o ciąży. W 1963 roku Kitty skończyła studia. Krótko po ceremonii wręczenia dyplomów ona i Jose wzięli ślub. Znali się tylko kilka miesięcy, ale wiedzieli, że chcą spędzić ze sobą resztę życia. Była to skromna ceremonia. Nie zaprosili nawet swoich rodziców, dlatego że obie strony nie akceptowały tego związku. Siostry mężczyzny będą opowiadać, że ich rodzice nie akceptowali tego związku, przynajmniej na początku, i nie chcieli, aby Jose wziął ślub. Uważali, że jest zbyt młody i nie podobało im się to, że jego żona jest od niego starsza. Dzieliły ich tylko trzy lata, ale w latach 60. w większości przypadków mężczyzna albo był w tym samym wieku co jego żona, i na przykład poznali się w szkole średniej, albo był starszy. I raczej oczekiwano, że mężczyzna będzie starszy, dojrzalszy, bardziej odpowiedzialny i zapewni rodzinie byt. A Jose miał zaledwie 19 lat, kiedy wzięli ślub i rodzice Kitty uważali, że nie ma jej nic do zaoferowania. Poza tym przeszkadzało im to, że był imigrantem. Jego rodzicom nie podobało się to, że rodzice Kitty się rozwiedli. Nie pasowało to do ich wizji tradycyjnej rodziny. Jose napisał do swoich rodziców w jednym z listów, jeśli byłem na tyle dorosły, aby mieszkać sam w wieku 16 lat, będę na tyle dorosły, aby ożenić się w wieku 19. Niedługo później Menendezowie postanowili przenieść się do Nowego Jorku. Jose przeniósł się na nowojorski uniwersytet i mógł nadal korzystać ze stypendium. On i Kitty nie mieli żadnych oszczędności, dlatego jego rodzice zaproponowali, aby mieszkali z nimi do momentu, aż nie wynajmą mieszkania. Nie chcieli, aby para wzięła ślub, ale Jose nie zmienił zdania. Dlatego powitali Kitty jako nowego członka rodziny. Po paru miesiącach para wynajęła niewielkie mieszkanie niedaleko uczelni Jose. Jose i Kitty żyli w skromnych warunkach. Ona pracowała jako nauczycielka, a on oprócz tego, że studiował, pracował w biurze księgowym i dodatkowo wieczorami dorabiał sobie w barze. Często brakowało im pieniędzy na rachunki i na jedzenie. Jose obiecywał Kitty, że któregoś dnia zamieszkają w dużym, pięknym domu, takim jakie widuje się na filmach, z równo skoszonym trawnikiem, basenem, w miłej okolicy. Będą jeździć na wakacje i nie będą musieli sobie niczego odmawiać. On będzie ciężko pracował, aby zapewnić jej życie na odpowiednim poziomie, a każdego dnia, kiedy będzie wracał do domu, ona będzie czekać na niego przy drzwiach, trzymając dzieci za ręce a może nawet będą jeździć latem do własnego domku letniskowego i będą pić drinki w ekskluzywnych barach, na przykład w takim jak ten, w którym pracował. I jak się okaże, Jose miał rację, przynajmniej częściowo. W 1967 roku Jose ukończył studia z wyróżnieniem i rozpoczął pracę w jednym z najlepszych biur rachunkowych w regionie. Już na początku zarabiał całkiem sporo, bo około 25 tysięcy dolarów rocznie. Dla porównania, w 1967 średnie roczne zarobki przeciętnych Amerykanów wynosiły nieco ponad 7 tysięcy dolarów rocznie, a domy kosztowały średnio 20 tysięcy dolarów. Także w krótkim czasie życie Jose i Kitty zmieniło się nie do poznania. Nie musieli już szukać promocji w sklepie, mieli pieniądze, aby opłacić rachunki, kupili samochód i mogli sobie pozwolić na wygodne życie. Kitty nadal pracowała jako nauczycielka, bardzo lubiła swoją pracę, ale wiedziała, że kiedy pojawią się na świecie dzieci, zrezygnuje z kariery. Dwa lata później właściciel biura rachunkowego wysłał Jose do Chicago, gdzie miał spotkać się z jednym z klientów i przeprowadzić ocenę firmy. Nie było w firmie osoby, która potrafiła zarządzać finansami i chociaż sprzedaż utrzymywała się na wysokim poziomie, Odnotowywano straty. Jose wyjaśnił właścicielowi, co powinien zrobić w pierwszej kolejności, aby uratować firmę. Mężczyzna był pod tak dużym wrażeniem, że zanim Jose wyjechał z Chicago, zaproponował mu pracę w swojej firmie. Miał zarabiać 75 tysięcy dolarów rocznie. Obecnie byłoby to ponad 600 tysięcy dolarów. Jose miał jedynie 25 lat. Miał niewielkie doświadczenie, ale wyróżniał się charakterem. Był przebojowy, nie bał się ryzyka i miał smykałkę do pieniędzy. Przyjął tę ofertę. Chciał zarabiać jeszcze więcej, aby jego rodzinie niczego nie brakowało. Kitty zaszła w ciążę i w 1968 roku, jeszcze kiedy pracował w poprzedniej firmie, urodziła syna. Nadano mu imię Joseph Lyle, ale przez całe życie nazywany był Lylem. Największym marzeniem Jose była rodzina chciał mieć idealną żonę i równie idealne dzieci. Czuł, że musi zarabiać coraz więcej, aby spełnić oczekiwania bliskich, a pogoń za pieniędzmi i obrazem idealnej rodziny przesłaniała wszystko inne. Kiedy Lyle miał kilka miesięcy, Menendezowie przenieśli się na przedmieścia Chicago. Kitty była bliżej rodziny i mogła częściej spotykać się z dawnymi przyjaciółmi. Tak jak planowali po narodzinach Lajla zrezygnowała z pracy. Zresztą planowali przeprowadzkę, więc wszystko zbiegło się w czasie. A po przeniesieniu się do Illinois, zajęła się domem. W 1970, dwa lata po narodzinach Layla, na świat przyszedł drugi syn pary, Erik. Jose odnosił w pracy kolejne sukcesy. Pomógł odbudować firmę i już parę miesięcy po tym jak przyjął posadę, odnotowano duże zyski. Po trzech latach mianowano go prezesem firmy. W ciągu kilku lat Jose i Kitty awansowali społecznie. Głównie dzięki charyzmie Jose. Jako młody mężczyzna stanął na czele firmy i miał wystarczająco dużo pewności siebie, siły, aby zająć takie stanowisko. Był jednak pewien problem. Właściciel firmy zauważył to zanim zatrudnił Jose, jednak liczył, że pomimo tej wady będzie dobrym pracownikiem. Trudno się z nim współpracowało. Był bystry, charyzmatyczny, Miał dużo dobrych pomysłów, ale kiedy coś szło nie po jego myśli, wpadał w szał. Według niektórych był zbyt pewny siebie i zarozumiały. Jeden z jego wykładowców wspominał, że nie dawał mu spokoju, kiedy wystawił mu złą ocenę i nachodził go do momentu, aż poprawił mu stopnie. Podobnie było w firmach, w których pracował. Był przekonany o swojej nieomylności, często nie dopuszczał nikogo do głosu, nie znosił krytyki i był konfliktowy. A kiedy ktoś zwrócił mu uwagę albo powiedział, że nie podoba mu się jakiś pomysł, dochodziło do awantury. Jose potrafił być miły, przekonujący, był dobrym sprzedawcą, ale pozostali pracownicy nie chcieli z nim współpracować. Przynosił problemy z pracy do domu, napięcie między nim i Kitty stale rosło. Złościł się z powodu drobiazgów, które dla wielu osób nie miały znaczenia. Mówił o konfliktach w pracy. Szukał potwierdzenia, oczekiwał, że Kitty będzie go wspierać i zawsze go poprze. Podczas posiedzenia zarządu doszło do kłótni, i po niej Jose został zmuszony do odejścia z pracy. Menendezowie żyli na dobrym poziomie, ale nie mieli oszczędności. Żyli z dnia na dzień. Na bieżąco wydawali wszystko, co Jose zarobił. Kupili dom i samochód na kredyt. A kiedy mężczyzna stracił pracę, zostali bez środków do życia. Pomimo konfliktów pracy Jose był cenionym pracownikiem, miał dobrą reputację i parę miesięcy po tym, jak odszedł z pracy, został dyrektorem w Hertz, sieci wypożyczalni samochodów działającej w Stanach i w ponad stu innych krajach. Przyjęcie oferty wiązało się z kolejną przeprowadzką. Wrócili na wschód, zamieszkali w New Jersey, niedaleko Nowego Jorku. Jose i Kitty szybko stanęli na nogi. Jose zarabiał na nowym stanowisku tyle samo, co w poprzedniej firmie. Nie musieli więc obawiać się o kredyt na dom czy samochód. Jose był cenionym pracownikiem, ale cenili go tylko jego przełożeni natomiast podwładni albo go nie lubili, albo nienawidzili. Mężczyzna miał dużo nowych pomysłów i stale próbował wcielać je w życie. Przełożeni uważali, że są zbyt ryzykowne, ale on udowadniał im, że firma może na tym zyskać. Po dwóch latach pracy w Hertz awansował na prezesa działu leasingów, wtedy dostał kolejną podwyżkę. Miał jeszcze więcej obowiązków i musiał często podróżować służbowo. Do jego zadań należało przede wszystkim kontrolowanie wypożyczalni w regionie i planowanie finansów. Jose był bezlitosny. Pracownicy wypożyczalni wspominali, że był też nadgorliwy. Wszystko co robił traktował bardzo poważnie. Każdą podróż służbową planował z wyprzedzeniem. Zostawiał Kitty samą z Lylem i Erikiem i wyjeżdżał na kilka dni. W wypożyczalni spędzał cały dzień, analizował dochody, rozmawiał z pracownikami, a później sporządzał plan ze wszystkimi poprawkami. Po takiej wizycie niektórzy pracownicy tracili pracę, jeśli zdaniem Jose narażali firmę na straty, a innych awansowano, ponieważ dostrzegł w nich coś więcej. Jose nie miał w sobie empatii. Tak przynajmniej twierdzili pracownicy. Zdawało się, że smutek albo przygnębienie budziły w nim agresję. Kiedy widział, że podczas rozmowy, na przykład w jednej z wypożyczalni, pracownik zaczynał płakać, wyszydzał go i obrażał. Nie wiadomo dokładnie w którym momencie małżeństwo Jose i Kitty zaczęło się rozpadać, ani czy w ogóle można to w ten sposób nazwać na tych początkowych etapach. Właściwie od momentu kiedy zaczęli się ze sobą spotykać, przyjęli w tym związku pewne role. Jose był tradycjonalistą, on miał być mężem, głową rodziny, chciał podejmować decyzje, był dominujący i to on grał pierwsze skrzypce w ich małżeństwie. Kitty zawsze pozostawała gdzieś w tle. We wszystkich materiałach źródłowych opisywany jest charakter Jose, a postać Kitty jest pomijana albo jest przedstawiana tylko przez pryzmat tego, że była uzależniona od alkoholu i leków uspokajających. A przecież była kimś więcej. Była matką, przyjaciółką, miała sporo przyjaciół, którzy zeznają później, że można było na niej polegać. Często popadała w przygnębienie, co potem przerodzi się w depresję. Wcześniej marzyła o życiu na dobrym poziomie, ale kiedy Jose zaczął zarabiać więcej, wcale nie czuła się szczęśliwsza. Pojawiło się jeszcze więcej problemów. Jose wyjeżdżał często na kilka dni, czasem na tydzień, a ona nie lubiła zostawać sama w domu z chłopcami. By jakoś poradzić sobie z emocjami, sięgała coraz częściej po alkohol. Przez długi czas nie potrafiła przyznać się przed sobą, że jest uzależniona. Zresztą w latach 70., kiedy synowie Menendezów byli dziećmi, rzadko mówiono o uzależnieniu od alkoholu, nie wspominając o lekach. Wiele osób było też uzależnionych od leków na uspokojenie. Lekarze zazwyczaj przepisywali barbiturany. Kitty, tak jak wiele innych gospodyń domowych, spotykała się z przyjaciółkami w porze lunchu, piła lampkę wina, a później po kolacji piła kilka drinków, po czym brała leki na senne, na przykład Valium, czyli diazepam. To, jacy byli Kitty i Jose jako ludzie, było nieodłącznie związane z tym, jakimi byli rodzicami. W książce Morderstwa Menendezów można wyczytać, że Kitty i Jose utrzymywali bliski kontakt z siostrami Jose, Steri i Martą Cano oraz ich rodzinami. W szczególności Steri, która mieszkała w Princeton w New Jersey. Kitty tak bardzo podobało się to miasto, że przekonała męża, aby kupili działkę w Princeton i wybudowali dom. Chciała mieszkać bliżej Terry. Jej rodzina mieszkała w Illinois, a druga siostra Jose, Marta, Mieszkała wtedy w Portoryko i po tym, jak Jose i Kitty przenieśli się do Nowego Domu, przeprowadziła się do Princeton z rodziną. Jose nie utrzymywał stałego kontaktu z rodzicami. Jego relacje z ojcem były napięte, dlatego że po tym, jak Jose odszedł z drugiej firmy, poprosił ojca o pożyczkę. Nie miał żadnych oszczędności, nie miał za co zapłacić rachunków. Pepin odmówił i powiedział synowi, że jako głowa rodziny powinien zadbać o zabezpieczenie finansowe. Marta, siostra, wspominała, że Jose i Kitty nie dyscyplinowali synów, kiedy byli mali. Marta i jej mąż byli wymagającymi rodzicami. Chcieli, aby ich dzieci były grzeczne i karcili je, kiedy zrobiły coś nie po ich myśli. Kiedy Erik i Lyle przychodzili do nich z rodzicami w odwiedziny, widać było różnice między nimi i ich kuzynami. Jose pozwalał synom robić, co chcieli. Wszystko zmieniło się dopiero później. Mniej więcej w tamtym czasie, jak będzie twierdzić wiele osób, w tym Lail, Erik i ich kuzynka, Jose zaczął wykorzystywać seksualnie swojego starszego syna. Ale właściwie wszystko zaczęło się od matki Jose, Marii. O relacji Marii i jej syna opowiadały głównie córki kobiety. Nigdy nie przedstawiono punktu widzenia Papina, dlatego że kiedy zaczęto mówić o tych sekretach, Pepin już nie żył. Zdaniem Terry i jej młodszej siostry Marty, ich matka była wykorzystywana w dzieciństwie przez jednego z wujków, który ją wychowywał. Kiedy Jose miał pięć lat, zaczęła go wykorzystywać, a siostry to widziały. To by wyjaśniało, dlaczego Jose wykorzystywał swojego syna. Badania pokazują, że jest większa szansa, że osoba, która była wykorzystywana w dzieciństwie, będzie dopuszczać się nadużyć jako osoba dorosła. Jest wiele powodów i mechanizmów, które za tym stoją. Sprawca próbuje w ten sposób odzyskać kontrolę, którą mu odebrano lub kojarzy to z formą miłości. Często jest tak w przypadku osób, które były wykorzystywane przez rodzica. Sprawca wybiera często osobę w wieku, w którym sam był, kiedy po raz pierwszy doszło do nadużycia. Lajl zezna, że Jose wykorzystał go po raz pierwszy, kiedy miał sześć lat. Miało to trwać dwa lata. Kiedy miał osiem lat, powiedział ojcu, że nie chce, aby dalej to robił. Od tej pory Jose nie wykorzystywał Laila, ale niedługo później zaczął wykorzystywać Erika, który miał wtedy 6 lat. Ten sekret wyszedł na jaw dopiero wiele lat później, ale już wcześniej pojawiły się niepokojące sygnały, które były ignorowane m.in. przez Kitty. Jose nalegał, aby jego synowie wybrali jakąś dziedzinę sportu, w której mieli się rozwijać. Nie mogła być to żadna gra zespołowa typu futbol. Kiedy Erik i Lyle byli w szkole podstawowej, byli w drużynie pływackiej i obaj grali w tenisa. Z czasem skupili się tylko na tenisie, rezygnując z innych zajęć. Jose angażował się we wszystko, co robił i chciał kontrolować każdy aspekt nie tylko swojego życia, ale też życia swoich bliskich. Chłopcy trenowali przed zajęciami i po szkole. W weekendy, święta musieli trenować niezależnie od pogody i od tego, jak się czuli. Ich trenerzy i bliscy wspominali, że ćwiczyli nawet kiedy byli chorzy i nie byli w stanie utrzymać rakiety. Byli bardzo wysportowani i Erik często po treningach miał spięte mięśnia. Jego ojciec masował go po treningach i w zasadzie wtedy po raz pierwszy został wykorzystany. Granica stale się przesuwała. W wieku nastoletnim Erik był zmuszany do stosunku. Podczas procesu ludzie będą podzieleni na dwa obozy. Jedni będą twierdzić, że bracia byli wykorzystywani, a inni, że wymyślili tę historię, aby wzbudzić współczucia. Jednak osoby, które znały braci, będą wspominać o różnych sygnałach. Latem 76 roku, kiedy Lyle miał 8 lat, a Erik 6, kuzynka chłopców od strony matki przyjechała na kilka tygodni. Lyle zwierzył się jej, że ojciec robi mu krzywdę. Kuzynka poszła porozmawiać z Kitty. Kobieta powiedziała jej, że to nieprawda. Kuzynka będzie wspominać. Po jej zachowaniu widać było, że mi nie wierzyła. Zeszła na dół. Lail już położył się obok mnie, bo bał się spać sam. Szarpnęła go za ramię i zabrała z powrotem na górę. Nigdy więcej nikt o tym nie wspominał. Koniec cytatu. Matka kuzynki, siostra Kitty, poparła córkę i była przekonana, że chłopcy mówią prawdę. Z kolei brat Kitty twierdził, że to bzdura. Erik powiedział o wykorzystywaniu swojemu kuzynowi od strony ojca, Endiemu Kano. Miał wtedy 13 lat, a kuzyn 10. Opisał, co robi mu ojciec i zapytał, czy ojciec Endiego też się tak zachowuje. Najlepszy przyjaciel Laila, Donovan, opowiadał, że któregoś dnia zwierzył się Lailowi z tego, co przydarzyło mu się w dzieciństwie. Lail wyjawił wtedy swój sekret. Donovan z kolei będzie wspominał, Opowiedział mi, że jego ojciec molestował seksualnie jego i jego brata od czasu gdy byli małymi dziećmi. Erik był młodszy, więc jego dotyczyło to bardziej opowiadał, że Jose kąpał się z nimi. Inny kuzyn, kuzyn od strony matki, opowiadał, że Jose kąpał się ze swoimi synami. Widział to, kiedy zostawał u nich na noc. Jose zamykał się najczęściej z Erikiem w Łazience. Upewniał się, że drzwi są zamknięte na klucz i Kitty pilnowała, aby nikt nie zbliżał się do łazienki. Więc wiele osób po latach będzie opowiadać podobne historie. Jeszcze kiedy Erik i Lyle byli dziećmi, pojawiły się sygnały, że w domu Menendezów dzieje się coś złego. Kuzynka powiedziała o tym Kitty, ale kobieta ją zbyła i zamieciono ten temat pod dywan. Wiele wskazuje na to, że Kitty wiedziała o tym, co się dzieje, ale nie zrobiła nic, aby pomóc swoim synom. Pomimo tego, że jej własny mąż stanowił zagrożenie i pomimo tego, że ich małżeństwo się rozpadało, nadal trwała przy Jose. Jako dziecko powiedziała sobie, że nigdy nie dopuści, aby jej małżeństwo się rozpadło i zdaje się, że z tego powodu była gotowa trwać przy swoim mężu. Lajl i Erik byli dyscyplinowani mniej więcej od momentu kiedy zaczęli chodzić do szkoły podstawowej. Musieli trenować, a Jose oczekiwał, że we wszystkim będą najlepsi. Mieli odnosić sukcesy i przynieść mu dumę. Mieli być menendezami, a być menendezem to znaczy być najlepszym, tak miał powiedzieć Jose jednemu z trenerów. Pomimo tego, że Jose spędzał całe dnie w pracy, Udawało mu się zawsze rozplanować grafik, tak aby mógł przychodzić na treningi. Jose uczył synów, że zawsze powinni wygrywać: mogą oszukiwać i kłamać, tylko nie mogą dać się złapać. Instruktorka pływania, która trenowała chłopców, kiedy mieli 7-8 lat, wspominała, że Jose był zaangażowany. Często jej przerywał, narzucał, co ma robić i jak ma pracować z chłopcami. Był dla nich bardzo surowy, chociaż w tym przypadku to słowo jest zbyt łagodne. Zmuszał nie tylko instruktorkę, ale i pozostałych trenerów, aby wymagali od Laila i Erika jeszcze więcej, aby nigdy nie odpuszczali. Mieli ćwiczyć do momentu, aż nie będą w stanie chodzić. To miało ich zahartować. Jose oczekiwał, że jego synowie będą tak wybitni, że zyskają światową sławę. Sam grał w młodości w piłkę nożną, jednak zrezygnował z kariery piłkarza po przeprowadzce do Stanów, a jego rodzice byli sportowcami, ojciec grał w piłkę nożną, a matka była wybitną pływaczką. Instruktorka opowiadała, że Jose chodził wzdłuż basenu, kiedy chłopcy pływali, i jeśli pływali zbyt wolno, wkładał im ręce pod pachy, wyciągał z basenu i szarpał, krzycząc, że mają się bardziej starać. W jednym z wywiadów były trener będzie opowiadał Wyglądało na to, że Jose był zbyt ambitny. Robił wszystko, co w jego mocy, aby Erik i Lyle stali się najlepsi. Ale był tak apodyktyczny, że efekt był odwrotny. Erik miał o wiele mniej pewności siebie, ponieważ wszystko, co robił, nigdy nie było wystarczająco dobre. Inni trenerzy wspominali Jose podobnie. Później bracia skupili się na tenisie. Lyle był bardzo dobrym graczem, ale Erik był jeszcze lepszy. Jose zatrudnił instruktora, który trenował z braćmi niemal codziennie przez prawie pięć lat, od 81 roku, kiedy Lyle i Eric mieli kolejno 13 i 11 lat. Trenowali na korcie tenisowym, który znajdował się za domem. Instruktor będzie wspominał, że Jose był najsurowszym rodzicem, jakiego spotkał w swojej karierze, a na przestrzeni lat trenował setki uczniów. Było mu szkoda chłopców. Zeznał, że tylko ze względu na to, nie zrezygnował z treningów. Czasami miał wrażenie, że chłopcy mają z nim lepszą relację niż z własnym ojcem. Mężczyzna nie był w stanie zaakceptować porażki. Nie dopuszczał do siebie myśli, że jego synowie mogą być zmęczeni albo chorzy. Obserwował, jak trenują, przychodził na każdy mecz i podczas meczów dawał Erikowi sygnały, co ma robić. Któregoś razu Erik powiedział, że nie będzie sugerował się sygnałami, i przegrał. Wpadł we wściekłość, Jose pobiegł za nim i doszło do szarpaniny. Trener pamiętał, że Jose naciskał na treningi nawet w Boże Narodzenie. Wszyscy szykowali się do świąt, a bracia w deszczu, w śniegu musieli spędzić kolejne godziny na korcie. Po pięciu latach Jose podczas awantury zwolnił trenera. Niedługo później zatrudnił kolejnego. Kolejny trener będzie opowiadał podobne historie. Ojciec chłopców był oziębły nigdy nie okazywał pozytywnych uczuć, nie chwalił synów za sukcesy wręcz przeciwnie. Kiedy laj na przykład zajął pierwsze miejsce w zawodach pływackich, Jose odciągnął go na bok, krzycząc, że nie pobił swojego rekordu. Kitty przychodziła na treningi chłopców jedynie od czasu do czasu była milcząca, nigdy się nie uśmiechała, a kiedy coś mówiła, była ironiczna. Od niej również bił chłód. I większość trenerów i nauczycieli po prostu współczuła chłopcom. Widzieli podobne schematy w innych rodzinach. Dużo pieniędzy, ciężko pracujący ojciec, nieobecna matka, brak bliskości, nacisk na osiągnięcia i na to, aby przynieść rodzinie dumę. Taki styl rodzicielstwa jest nazywany tygrysim, chociaż w Stanach Zjednoczonych częściej używa się określenia rodzic-helikopter. Tutaj cytat. Rodzice helikoptery są nadmiernie zaangażowani w życie swoich dzieci, podejmują za nie decyzje i usuwają wszelkie przeszkody, zanim te zdążą się pojawić. Rodzic helikopter to ten, który wybiera szkoły, zajęcia dodatkowe i hobby. Planuje przyszłość dziecka, decyduje o jego przyjaźniach, a nawet związkach. Jose i Kitty decydowali o tym, co ich synowie będą robić o każdej porze dnia i nocy. Każda godzina ich życia była opisana w grafiku. Wstawali przed szóstą rano, trenowali za domem, później Kitty odwoziła ich do szkoły, a po szkole mieli dłuższy trening i się uczyli. Ich przyjaciele musieli zostać zaakceptowani przez rodziców, a kiedy byli już nastolatkami, Jose i Kitty wybierali z kim będą się spotykać. Ich przyszłość została ustalona zanim pojawili się na świecie. Lyle miał zostać głową rodziny po śmierci Jose i miał osiągnąć sukces jako biznesmen. A Erik miał zostać najlepszym tenisistą. Chłopcy uczyli się w prywatnych szkołach, mieli najlepszych instruktorów, a policeum mieli wybrać studia na jednym z najlepszych uniwersytetów w Stanach. Jose powiedział, że mogą wybierać spośród uczelni należących do tzw. Ligi Bluszczowej czyli mogli wybrać m.in. Uniwersytet Harvarda albo Yale. To, w jakim otoczeniu byli wychowywani, miało największy wpływ na ich charakter. Nauczyciele opowiadali, że kiedy Erik i Lyle byli dziećmi, widać było, że mieli problemy. Przez długotrwały stres mieli problemy żołądkowe. Od zaciskania szczęki rozwinął się u nich bruksizm, co będzie widoczne w szczególności na zdjęciach z sali sądowej. Oprócz tego obydwoje się jąkali, byli wycofani i nie potrafili dopasować się do grupy. Miało się wrażenie, że nie potrafią nawiązać relacji z rówieśnikami. Zawsze trzymali się razem gdzieś na uboczu. Chodzili do tych samych szkół i spędzali ze sobą czas na przerwach. Ich koledzy ze szkoły wspominali ich jako sztywnych, wiele osób nie rozumiało ich i jako jedyni śmiali się ze swoich żartów. Wyglądali na zestresowanych i przemęczonych, nigdy nie spotykali się po szkole z kolegami i koleżankami tak jak ich rówieśnicy. Mieli przeciętne oceny. Cóż, nauczyciele próbowali interweniować, kiedy chodzili do szkoły podstawowej. Wezwano Jose i Kitty do szkoły, powiedziano im, że Lail ma problemy z nauką, ale po tej rozmowie nic się nie zmieniło. Wielu nauczycieli zauważyło, że chłopiec dostaje dobre oceny za prace domowe, ale podczas lekcji nie radzi sobie z wieloma rzeczami. Kitty odrabiała za niego lekcje, aby zdał do kolejnej klasy. Lyle był niedojrzały jak na swój wiek. W wieku 14 lat nadal moczył łóżko i spał z pluszowymi misiami. Te wszystkie rzeczy wskazywały na to, że w domu działo się coś złego. Lyle i Erik byli ze sobą bardzo blisko, dlatego później pojawią się spekulacje, że łączyło ich coś więcej, ale nie zostało to nigdy potwierdzone, a Erik wypowiedział się na ten temat i powiedział, że taka teoria jest dla nich krzywdząca. Jak zostanie ujawniony na procesie, Lajl przez krótki okres wykorzystywał seksualnie Erika. Miał wtedy 7-8 lat. Nie wiedział, co robi, po prostu powtarzał zachowania ojca. Dopiero później przestał to robić. Bracia nie rozmawiali o tym. Dopiero kiedy byli dorośli, dowiedzieli się, że obydwaj byli wykorzystywani. Bracia byli wychowywani w hermetycznym środowisku, nie mogli mówić o tym, co działo się w domu. Osoby z ich otoczenia wiedziały tylko tyle, że mają surowego ojca, a matka może za często sięga po alkohol, ale tak naprawdę nikt nie znał prawdy. Bracia, przez to co działo się w domu, zaczęli się zmieniać, aby móc znieść to, jak byli traktowani. Stali się okrutni. Erik był zawsze opisywany jako ten wrażliwszy, bardziej wycofany syn, Natomiast Lail był przebojowy i często kłócił się z rodzicami podczas gdy Erik najczęściej zamykał się w sobie. Był zapatrzony w brata. Często opowiadał znajomym, a miał ich niewielu, że Erik jest dla niego wzorem do naśladowania. Ufał mu w każdej kwestii i wykonywał jego polecenia. Kiedy Lail miał 15 lat, a Erik 13, przyjechała do nich kuzynka w odwiedziny. I parę lat później będzie wspominać, że podczas przepychanek bracia ją zaatakowali. Rozebrali ją i związali, a kiedy zaczęła krzyczeć, wypuścili ją. Wtedy ich kuzynka pomyślała, że stają się potworami. Rok później doszło do podobnego incydentu. Tym razem była sama z Lajlem. W którymś momencie jej kuzyn ją zaatakował, i kiedy zaczęła krzyczeć puścił ją i wrócił do tego co robił wcześniej był niewzruszony zachowywał się tak jakby nic się nie stało nie tylko ona zaczęła dostrzegać że Lail i Erik na co dzień noszą maski a kiedy nikt ich nie widzi pokazują swoją prawdziwą twarz Jose pracował w sieci wypożyczalni do 81 roku chociaż osiągał dobre wyniki w pracy inni pracownicy go unikali dlatego przeniesiono go do innego działu Miał pracować jako kierownik dla RCA, wytwórni muzycznej, która była właścicielem sieci wypożyczalni. RCA jako wytwórnia odnosiła kolejne porażki w branży. Albumy się nie sprzedawały, a gwiazdy, z którymi podpisywano kontrakty, żądały coraz wyższych honorariów. Jose miał plan. Chciał, aby RCA, znajdujące się jak wcześniej sieć wypożyczalni na skraju bankructwa, zostało przez niego uratowane. Zaczął wprowadzać kolejne ulepszenia i wkrótce awansował na dyrektora. Zarabiał wtedy około pół miliona dolarów rocznie, podczas gdy średnie roczne wynagrodzenie w Stanach wynosiło wtedy około 25-26 tysięcy dolarów. Zyski wytwórni nie były tak duże, jak Jose zakładał, ale udało mu się polepszyć sytuację firmy. Podczas gdy w pracy odnosił kolejne sukcesy, w jego małżeństwie pojawiały się kolejne problemy. Jose spędzał całe dnie w pracy. Często jeździł na spotkania z klientami, z wokalistami, czasami przychodził do biura rano i wychodził dopiero po północy. Kitty podejrzewała go o zdradę, mężczyzna wszystkiego się wypierał. Powiedział swojemu szwagrowi, że nie kocha Kitty, ale nie zdradziłby jej. Jednak prawda była nieco inna. Przez okres małżeństwa Jose spotykał się z różnymi kobietami. Większość tych romansów trwała kilka miesięcy nigdy nie planował zostawić żony. Z jedną kobietą spotykał się dłużej, jej prawdziwe imię nie jest nigdzie podawane w książce na temat tej sprawy nazywana jest Charlotte. Spotykał się z nią przez kilka lat. Mieszkała w Nowym Jorku i Jose co jakiś czas mówił żonie, że jedzie w delegację, a tak naprawdę jeździł do kochanki. Wiodł podwójne życie. Kobieta wiedziała o tym, że ma żonę i dzieci. Nigdy nie nalegała, aby porzucił rodzinę, a Jose nie planował tego robić. Na początku lat 80. Kitty zauważyła kilka podejrzanych transakcji na ich koncie. Oskarżyła męża wtedy o zdradę. Wyprowadziła się na kilka dni z ich wspólnego domu. Jednak Jose przekonał ją, że nie ma romansu i wydaje te wszystkie pieniądze podczas podróży służbowych. Od tej pory Kitty regularnie sprawdzała swojego męża. Kontrolowała jego wydatki i przychodziła do biura bez zapowiedzi. Jose nadal spotykał się z różnymi kobietami. Po prostu lepiej to ukrywał i był w stanie to ukrywać przez wiele, naprawdę wiele lat. Jego asystentka o wszystkim wiedziała i, jak zezna, lata później, wypracowała pewien system. Wiedziała, co powiedzieć, kiedy Kitty przyjedzie do biura, i za każdym razem miała inną, bardziej przekonującą wymówkę. Jeszcze na początku lat 80. Jose zaczął spotykać się z inną kobietą, i ta relacja była dość poważna. Ich romans trwał kilka lat. Kobieta spotykała się z nim na takiej zasadzie jak Charlotte, ale dowiedziała się o drugiej kochance krótko przed zakończeniem tej relacji. Wiedziała, że Jose nigdy nie odejdzie od żony. Nie podobało jej się też to, że często odwoływał spotkania, bo chciał pojechać na mecz któregoś syna. Jose zakończył ten romans i zbiegło się to w czasie z przeprowadzką i odkryciem romansu przez Kitty. Ale zanim do tego przejdziemy, nie można pominąć jeszcze jednej ważnej kwestii. W 2023 roku ujawniono, że jeden z członków zespołu został wykorzystany przez Jose. Jose jako dyrektor spotykał się z wieloma artystami, m.in. z członkami zespołu Menudo. Menudo to zespół, który został stworzony w Portoryko. I z założenia jego członkami mieli być chłopcy w wieku od 12 do 15 lat, a po przekroczeniu tego wieku mieli być zastępowani przez młodszych piosenkarzy. Jose doprowadził do podpisania dużego kontraktu. Zespół został powołany przez Eduardo Diaza. W 1984 roku doszło do wykorzystania. Roy Rozejo, jeden z członków zespołu, miał wtedy 14 lat. W dokumencie na temat sprawy powie, że Jose zaprosił go do swojego domu. Miał okazję poznać Laila i Erika i był tam też producent Diaz. Rozej otwierdził, że Jose podał mu alkohol i następnie wykorzystał seksualnie wraz z Diazem. Byli członkowie zespołu, mieli podobne doświadczenia z Diazem, i od 2023 amerykańska policja bada tę sprawę, przechodząc do właściwych wydarzeń. W 1985. Jose miał dostać awans, ale zarząd wytwórni uznał, że trzeba znaleźć na to stanowisko kogoś innego. Jose był uważany za tyrana. Został zwolniony, a RCA wypłaciło mu po odejściu milion dolarów. Przez kolejne miesiące Jose szukał pracy, jednak miał opinię, która znacznie utrudniała mu znalezienie kolejnej posady. W 1986 roku zaproponowano mu posadę w wytwórni filmowej z siedzibą w Kalifornii. Miał pracować w Hollywood. Kitty nie chciała się przeprowadzać. Wszyscy przyjaciele pary i członkowie ich rodziny mieszkali w New Jersey albo w Nowym Jorku. Kalifornia leżała na drugim końcu Stanów, w zachodniej części. Kitty nikogo nie znała w Kalifornii. Erik musiał zmienić szkołę, a Lyle miał się nie przeprowadzać. Miał rozpocząć studia na Uniwersytecie w Princeton blisko jego domu rodzinnego. Poza tym parę miesięcy wcześniej kupili dom marzeń. Kitty spędziła dużo czasu na urządzaniu go i nie chciała rozpoczynać wszystkiego od nowa, z dala od rodziny i przyjaciół. Jednak Jose był nieustępliwy, zażądał wysokiego wynagrodzenia, przyjęto jego ofertę, podpisał kontrakt i podjął decyzję o przeprowadzce na drugi koniec kraju. Miał zarabiać pół miliona dolarów rocznie. I 350 tysięcy dolarów dodatkowo w bonusach, czyli miał zarabiać ponad 70 tysięcy dolarów miesięcznie. Jose, by wynagrodzić Tokiti, pozwolił jej urządzić dom i zadbać o wszystkie detale. Miała zaprojektować ogród i wybrać wszystkie meble. Mieszkali w wynajmowanym domu w Calabasas, niedużym mieście, niedaleko Los Angeles, gdzie mieszkali celebryci i bogacze. W międzyczasie Kitty urządzała dom, który również znajdował się w Calabasas. Erik przeprowadził się razem z nimi, a Lyle został w Princeton. W 1986 roku nie dostał się na studia. Miał zbyt niskie oceny. Ojciec nie pozwolił mu zrezygnować. Lyle mieszkał na Łodzi i studiował w koledżu. Po roku znów złożył podanie i tym razem go przyjęto. Dostał stypendium sportowe i był uważany za najlepszego tenisistę na uczelni. Kiedy jego rodzice przenieśli się do Kalifornii, Lyle po raz pierwszy w życiu zaznał wolności. Jego ojciec nie mógł go przez cały czas kontrolować. Znalazł kilku przyjaciół, zaczął spotykać się z dziewczyną, nie trenował tak często jak wcześniej i zamiast tego mógł rozwijać zainteresowania. Lyle lubił oglądać filmy, często chodził z bratem albo dziewczyną do kina. Jego znajomi będą wspominać, że był czasami zbyt łatwowierny. Było mu trudno odróżnić fikcyjną fabułę od rzeczywistości. Lyle zaczął spotykać się z pierwszą dziewczyną jeszcze w liceum. Był w niej szczerze zakochany i osoby z jego szkoły wspominały, że on i Stacy, czyli ta dziewczyna, byli nierozłączni. Był to typowy licealny związek. Po tym jak Lyle skończył szkołę, jego dziewczyna wyjechała na studia. I zaczęli się od siebie oddalać, aż w końcu Stacy powiedziała mu, że ich związek nie ma przyszłości i zerwała z nim. Lyle nie mógł tego zaakceptować. Po każdej kłótni zasypywał ją prezentami, kupował jej biżuterię, tym razem planował jej kupić prawdziwe futro, ale dziewczyna dała mu do zrozumienia, że i tak do niego nie wróci. Parę miesięcy później poznał Jamie. Miał 18 lat, kiedy zaczął się z nią spotykać, a ona miała 23. Też grała w tenisa i to była jedna z kilku rzeczy, które ich łączyły. Nie pochodziła z bogatej rodziny, pracowała w restauracji niedaleko uczelni. Lyle czuł, że Jamie ceni go za to, jaki jest. Lubił z nią spędzać czas i chciał spędzić z nią resztę życia. Przez jakiś czas pracował z nią nawet w restauracji, ale po paru dniach zrezygnował, mówiąc, że te kilkadziesiąt dolarów, które zarobił, mógł znaleźć. Przeszukując kieszenie w swoich bluzach. Oświadczył się Jamie latem 87, a ona przyjęła oświadczyny. Jego rodzice byli wściekli, kiedy się o tym dowiedzieli. Jose nie akceptował tego związku. On i Kitty uważali, że Jamie spotyka się z ich synem tylko dlatego, że pochodzi z zamożnej rodziny. Poza tym uważali, że jest zbyt młody na ślub, a przecież Jose sam miał 19 lat, kiedy związał się z Kitty. Widzieli, że Lyle jest nieustępliwy, dlatego Jose przekupił Jamie. Zapłacił jej, aby wyjechała do Europy i tam rozwijała karierę sportową. Ale Lyle pojechał za nią i nadal się z nią spotykał. Jose próbował przekupić też Laila, aby studiował w Princeton, więc kupił mu nowy sportowy samochód – Alfa Romeo Spider. Lyle jeździł brawurowo i kiedy był na pierwszym roku studiów, zabrano mu prawo jazdy. Jego ojciec dawał mu kieszonkowe na wszystkie wydatki. Lyle dostawał tak dużo pieniędzy, że mógł sobie pozwolić na wynajem limuzyny, którą jeździł na uczelnię. Studenci nie mieli o nim dobrego zdania. Uważali, że jest dzieciakiem z bogatego domu, który uważa się za kogoś lepszego. Lyle coraz częściej opuszczał treningi. Niemal co weekend latał do Kalifornii, aby odwiedzić rodziców. Nie odrabiał zadań domowych. Szybko stało się jasne, że sobie nie radzi. Na zajęciach z psychologii spisał zadanie domowe od kolegi i prawie cała praca domowa została skopiowana. Sprawa została skierowana do rektora. Lyle z początku zakładał, że nie zaliczy przedmiotu i będzie to musiał w jakiś sposób nadrobić. Ale w Princeton bardzo surowo karano wszystkie osoby, które ściągały. Lyle poprosił księdza służącego w kościele na kampusie o pomoc. Kiedy spotkał się z ciotką mieszkającą w Princeton, powiedział, że ma kłopoty, a ciotka kazała mu zadzwonić do rodziców. Wiedziała, że Lyle miał problemy z nauką, nie mógł się skupić, jego matka odrabiała za niego zadania domowe, kiedy był w szkole podstawowej, a w liceum i na studiach, to Jose pisał za niego wypracowania. Lyle złamał najważniejszą zasadę. Jose nie był na niego zły za to, że ściągał, był wściekły, bo dał się przyłapać na oszustwie. Po tym jak sprawa wyszła na jaw, zebrała się komisja i podjęto decyzję, że Lyle zostanie na rok zawieszony. Jose chciał naprawić sytuację, wstydził się, nie chciał o tym komukolwiek mówić, a kiedy ktoś pytał, mówił, że Lyle zrobił sobie przerwę od nauki, aby zdobyć cenne doświadczenie w pracy. Przyjechał do Princeton, spotkał się z rektorem, jednak rektor nie zmienił decyzji. Dlatego Lyle pojechał ze swoim ojcem do Kalifornii, i zamieszkał z powrotem z rodziną. Erik całkiem dobrze radził sobie w liceum i zdawało się, że dobrze na niego wpłynęła ta zmiana. Zanim on i Lyle zostali rozdzieleni, Erik nie miał własnego zdania i był uzależniony od swojego brata. A po przeprowadzce znalazł znajomych, zaprzyjaźnił się z kapitanem drużyny tenisowej Craigiem. Mieli ze sobą wiele wspólnego. Craig też był cichy, ale miał w sobie coś, co inni ludzie określali jako poczucie wyższości. Wśród uczniów zaczęły krążyć plotki o tym, że Erik rzekomo spotykał się z Craigiem. Rodzice obawiali się, że Erik może być gejem, ale w domu nigdy nie mówiono o tym otwarcie. Rodzice powiedzieli mu po przeprowadzce do Kalifornii, że ma pół roku na znalezienie dziewczyny, w innym przypadku to oni znajdą mu dziewczynę. Kitty miała pytać swoje nowe znajome, sąsiadki, czy znają jakąś miłą dziewczynę dla Erika. Erik zaczął spotykać się z koleżanką ze szkoły, ale jak będzie wspominać ta dziewczyna, ich relacja była powierzchowna i od samego początku wiedziała, że Erik nie jest nią zainteresowany. Po kłótni na imprezie zamknął ją w pokoju. Dziewczyna będzie wspominać, że Erik był najdziwniejszą osobą, jaką kiedykolwiek w życiu spotkała. Był arogancki i z pozoru pewny siebie, ale jednocześnie wycofany i wrażliwy z natury. Związek z kolejną dziewczyną również nie był poważny. Erik nie chciał się wtedy z nikim spotykać. Grał w tenisa, wygrywał kolejne mecze. I po tym, jak Lyle przeprowadził się do Kalifornii, znów spędzał z nim dużo czasu, chodził z nim na imprezy. Lyle pracował w pizzerii i grał popołudniami z Erikiem w tenisa. Chciał, aby jego syn wykorzystał kolejne miesiące, zanim wróci na studia, więc zatrudnił go w wytwórni filmowej, w której pracował. Miał przeglądać raporty i zgłaszać wszystkie niezgodności. Pracownicy wspominali, że Lyle był cichy, jednocześnie zachowywał się, jakby czuł się lepszy od innych, nie patrzył ludziom w oczy i wychodził jak najwcześniej z biura. Nie przykładał się do pracy. Lyle powiedział, że wszyscy go nienawidzą, bo jest synem szefa. A tak naprawdę nikt go nie lubił, dlatego że nie pracował i pozostali musieli wykonywać jego obowiązki. Jeden z kierowników działu zgłosił uwagi pozostałych pracowników i Jose wtedy zapytał go, co by zrobił, gdyby nie wiedział, że Lail jest jego synem. Po tej rozmowie, jeszcze tego samego dnia, Lail został zwolniony. Jose był na niego wściekły. Liczył, że pod koniec lata wróci na studia i będą rzadziej się widywać. Ale jeszcze latem bracia zaczęli włamywać się do domów. Dopiero wtedy niektóre osoby z ich otoczenia zaczęły dostrzegać, że Menendezowie są dysfunkcyjną rodziną. Jose stawał się coraz bardziej wybuchowy. Widywał się z innymi kobietami. Kitty, chociaż chciała uchodzić za doskonałą panią domu, upijała się do nieprzytomności podczas spotkań ze znajomymi i przed przeprowadzką do Kalifornii przedawkowała leki. Lekarze zalecali obserwacje, ale Kitty za namową Jose wypisała się ze szpitala. Psychiatra przepisywał jej coraz większe dawki leków brała Xanax trzy razy dziennie i oprócz tego inne leki przeciwdepresyjne. Chodziła na terapię dwa razy w miesiącu, czasami rzadziej. Wydawała się smutna, miała problemy z przystosowaniem się do nowego życia z dala od bliskich. Jose próbował jej to wynagrodzić. Zasypywał ją prezentami, kupował jej biżuterię, kupił jej też samochód, ale żadna z tych rzeczy nie była w stanie wypełnić pustki. W chwilach załamania groziła, że otruje siebie i resztę rodziny. Z tego powodu Jose, Erik i Lyle przestali jadać obiady w domu i zamiast tego chodzili do restauracji. Kitty otwarcie przyznała, że nienawidzi Layla i to on jest źródłem wszystkich problemów. Kiedy chłopak mieszkał z nimi w Kalifornii, miała napisać list pożegnalny. To Jose go znalazł i powiedział synom, że nie mają się czym przejmować. Autor książki o Menendezach dowiedział się podczas rozmowy ze szwagierką Kitty, że kobieta przyznała, że żałuje, że urodziła Erika i Layla. Kiedy Jose był w podróży służbowej, napisała w jednym z listów Proszę, znajdź sobie kogoś, w kim będziesz mógł się prawdziwie zakochać i zacząć wszystko od nowa, zbudować nową rodzinę. Wiem, że nasi chłopcy będą mieli dla ciebie wyjątkowe znaczenie. Oni są wyjątkowi. To mój prezent dla ciebie. Erik był emocjonalny, najczęściej wycofywał się i chował urazę, a Lyle był wybuchowy, tak jak Jose. Traktował innych ludzi z wyższością, wyzywał matkę i Kitty momentami bała się swojego syna. Lyle widział, że jest momentami smutna i zaproponował jej, aby wróciła razem z nim do Princeton. On miał wrócić na studia a ona mogłaby spędzać więcej czasu ze znajomymi i rodziną. Ale Kitty wciąż trwała przy swoim mężu, tak jak sobie obiecała. Wszyscy byli nieszczęśliwi na swój sposób i tworzyli nieszczęśliwą rodzinę. Kiedy słucha się o tej historii, można zacząć się zastanawiać, czy gdyby bracia nie zrobili tego, co zrobili, ta historia potoczyłaby się inaczej, czy może Kitty otrułaby całą rodzinę, tak jak groziła. Czy może Jose chciałby pozbyć się osób, które splamiły honor rodziny? Wracając, latem 88 roku bracia zaczęli włamywać się do domów. Po tym, jak wyrzucono Laila z wytwórni filmowej, Jose dawał mu znacznie mniej pieniędzy. Erik i jego starszy brat uznali, że nie będą prosić ojca o pieniądze. Postanowili, że sami je zdobędą. Zaczęli włamywać się do domów swoich bogatych znajomych. Koledzy Erika ze szkoły, zdaniem Kitty, mieli na niego zły wpływ. Erik urządzał imprezy pod nieobecność rodziców i z cichego nastolatka zmienił się w zbuntowanego chłopaka. Jego koledzy dla zabawy włamywali się do domów. Lubili dreszczyk emocji. Nie robili tego dla pieniędzy. Pochodzili z zamożnych rodzin, jeździli nowymi samochodami i uczyli się w prywatnych szkołach. Erik i jego najlepszy przyjaciel Craig za pierwszym razem ukradli z domu znajomego biżuterię, zdaniem policji wartą ponad 100 tysięcy dolarów. Za drugim razem bracia okradli innego kolegę Erika. Nie mogli otworzyć sejfu, więc go wynieśli. Włamania zostały zgłoszone i szybko udało się połączyć wszystkie elementy w całość. Erik został oskarżony o włamanie i kradzież, został aresztowany i niedługo później wypuszczony za kaucją. Jose zatrudnił dobrego adwokata. Parę dni po tym, jak wypuszczono Erika, przyjechał na policję za wszystkimi ukradzionymi rzeczami. Erik zawarł ugodę. Przyznał się do winy, a ponieważ miał wtedy 17 lat, był sądzony jako nieletni, a kara była łagodna. Wzięto pod uwagę to, że rodzina miała nieposzlakowaną opinię, a Erik odnosił sukces jako sportowiec. Jose nie chciał, aby to przestępstwo wpłynęło na życie Erika, ale jeszcze ważniejsze było to, aby ta informacja nie wpłynęła na karierę Jose. Mężczyzna zamierzał po paru latach odejść na emeryturę i zaangażować się w politykę. Liczył, że zostanie wybrany na senatora, a przeszłość kryminalna synów mogła zagrozić jego karierze. Lyle też włamywał się do domów, ale to Erik się przyznał, dlatego że nie miał osiemnastu lat. W przypadku Lyla który miał wtedy 19 lat, kara byłaby znacznie surowsza i najprawdopodobniej zostałby wydalony z uczelni. Dopiero później to, że Laj też się włamywał, zostanie odkryte. Jednak będzie już wtedy w więzieniu za inne przestępstwo. W ramach ugody Erik miał chodzić na terapię. Jego psychologiem był dr Jerome Oziel, który będzie znaczącą postacią w tej historii. Jose kazał Erikowi chodzić na spotkania. Gdyby zrezygnował z terapii, złamałby warunki ugody. Jose liczył, że dzięki temu wszyscy zapomną o tym, co zrobił Erik, a on będzie mógł zostać politykiem. Jednak o sprawie zrobiło się głośno, pisano o niej w gazetach. Nazywano Erika rozpieszczonym dzieciakiem, który dla zabawy włamuje się do domów. Jose był wściekły. Powiedział Kitty, że ze względu na Erika. Muszą przeprowadzić się do innego miasta, gdzieś, gdzie nikt nie wiedział o włamaniu. Tylko w ten sposób mogli jego zdaniem uniknąć skandalu. Kitty niezbyt dobrze zareagowała na tę wiadomość. Nadal urządzała dom w Calabasas i właściwie małżeństwo nie sprzedało tego domu. Nigdy się do niego nie wprowadzili, ale po paru latach Jose planował sprzedać dom i na tym zarobić. Niedługo później państwo Menendez. Kupili dom w Beverly Hills, na przedmieściach Los Angeles. Dom znajdował się w ekskluzywnej dzielnicy, był spełnieniem marzeń Jose i kwintesencją tego, co nazywamy amerykańskim snem. To w Beverly Hills mieszkają celebryci, znajdują się tam domy warte kilkadziesiąt milionów dolarów, a przy jednej z najbardziej znanych ulic w Stanach znajdują się sklepy największych projektantów mody. Willa Menendezów została wybudowana w latach dwudziestych i w latach siedemdziesiątych została przebudowana. W okolicy znajdowały się podobne rezydencje, wybudowane w stylu śródziemnomorskim. Przed domem znajdował się reprezentatywny podjazd. Po wejściu do środka, pierwszą rzeczą, która rzucała się w oczy, były piękne schody i włoskie marmury. W domu znajdowało się siedem sypialni i dziewięć łazienek. Oprócz tego bar, sala kinowa. A za domem mieścił się domek dla gości, basen, spa i oczywiście kort tenisowy dla synów. I chociaż zdawało się, że Menendezowie znów awansowali społecznie i cieszyli się życiem w luksusie, tak naprawdę w ich życiu pojawiły się kolejne problemy. Erik coraz bardziej nienawidził swoich rodziców. Po tym jak został aresztowany za włamanie i kradzież, cała rodzina, wszystkie relacje rodzinne zaczęły się nieodwracalnie rozpadać. Wszyscy okazywali sobie wrogość i jedynie przed ludźmi z otoczenia udawali kochającą rodzinę. W tamtym czasie Erik zajmował się pisaniem scenariusza. Wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Craigiem napisał scenariusz, który liczył 66 stron. Jak będzie sam wspominał, zainspirował go film Klub Młodych Miliarderów z 1987 roku. Główny bohater postanawia zabić swoich bogatych rodziców, aby odziedziczyć ponad 150 milionów dolarów. Nienawidzi rodziców. W scenariuszu pojawia się wiele szczegółów dotyczących zabójstwa. Erik i Craig planowali sprzedać scenariusz i zarobić krocie, a Kitty pomagała im przy przepisywaniu tekstu. Jesienią 88 Lyle wrócił do Princeton na studia. Jose kazał mu przenieść się do akademika. Lyle wpadł w szał, kiedy odkrył, że przydzielono go do pokoju dwuosobowego. Jose interweniował, kazał przenieść go do pokoju jednoosobowego, co zrobiono. Jeśli chodzi o studia, zasadniczo zbyt wiele się nie zmieniło. Lyle nadal opuszczał zajęcia, nie odrabiał prac domowych. Albo prosił innych studentów, aby pisali wypracowania za niego. Jego rodzice obawiali się, że zostanie wyrzucony z uczelni, jednak wtedy na jego drodze życiowej pojawił się Donovan Goodrow. Donovan pochodził z Kalifornii i opowiadał wszystkim, że przeprowadził się do Princeton na studia. W rzeczywistości nie został przyjęty, nie miał pieniędzy ani perspektyw. Zatrudnił się w tej samej restauracji, w której pracowała Jamie, dziewczyna Laila. Jamie wynajęła mieszkanie z Donovanem, ale po paru miesiącach wyrzuciła go z domu, dlatego że ją okradł. Donovan ledwie wiązał koniec z końcem, wydawał wszystko, co zarobił w restauracji na imprezy. Lyle od razu się z nim zaprzyjaźnił, mieli podobne doświadczenia życiowe, rozmawiali o tym, że byli wykorzystywani w dzieciństwie. Po tym jak Jamie wyrzuciła Donowana, Lyle pozwolił mu spać u siebie na podłodze. Ta przyjaźń, zdaniem Jamie, doprowadziła do tego, że ona i Lyle się rozstali. Donovan przez krótki okres był jedną z najważniejszych osób w życiu Lyle'a. Był jego najlepszym przyjacielem mówili sobie o wszystkim. Któregoś razu Lyle wyznał, że chciałby zabić ojca nienawidził go za to, że zdradzał matkę. Donovan nie potraktował jego słów poważnie. Innym razem Lyle zabrał przyjaciela na cmentarz i pokazał mu miejsca, które jeszcze za życia wykupili jego rodzice. Powiedział wtedy, że przytłacza go myśl, że jest jedyną osobą, która jest w stanie przejąć dziedzictwo i wpasować się w kanon ojca. Mężczyzna miał okazję poznać Jose i Kitty. Rodzice Laila bardzo go polubili. Liczyli na to, że Donovan będzie pomagał mu na studiach. Wiosną 89 ich przyjaźń została gwałtownie zakończona po tym jak kilku studentów powiedziało Lyle'owi, że Donovan ich okradł. Wyrzucono go wtedy z akademika. Przeprowadził się do Nowego Jorku i od tej pory próbował skontaktować się z Lyle'em, ale nie odbierał od niego telefonu wydawał się bardzo skrzywdzony, jak będą wspominać jego znajomi. Lyle nie radził sobie na studiach, miał problemy z nauką, nie chciał chodzić na zajęcia, po rozstaniu z Jamie zaczął spotykać się z dziewczyną o imieniu Christy. Jose i Kitty nie zaakceptowali jej. Uważali, że zależy jej tylko na pieniądzach i oskarżali ją o to, że ma chorobę weneryczną. Zresztą Eric zezna, że jego matka obawiała się chorób i sprawdzała jego narządy płciowe, bo obawiała się, że zachoruje na AIDS. Christy zaszła w ciążę z Lylem wiosną 1989 roku. Lyle powiedział o wszystkim rodzicom. Jose i Kitty byli wściekli. Jose spotkał się z Christy i, tak jak było w przypadku poprzedniej dziewczyny, próbował ją przekupić zapłacił za aborcję. Lyle popierał jego pomysł i przekonał ją, że to jedyna słuszna decyzja. Jose zapłacił jej dodatkowo 100 tysięcy dolarów, aby rozstała się z jego synem. Po rozstaniu z Christy Lyle niemal sięgnął dna. Został zawieszony w Princeton, a Jose został poinformowany, że musi zapłacić za szkody, które wyrządził jego syn. Zorganizował imprezę na basanie przy akademiku i zniszczył przedmioty warte kilka, kilkanaście tysięcy dolarów. Oprócz tego nie płacił mandatu, znów odebrano prawo jazdy i Jose był wściekły, kiedy dowiedział się, że przez Laila zawieszono członkostwo w klubie towarzyskim wszystkich członków rodziny. On i Kitty nie wiedzieli, co robić. Więc zrobili to, co zawsze robili, kiedy chcieli rozwiązać problem wydali pieniądze. Kiedy Kitty oskarżyła Jose o zdradę, dostała od męża nowy samochód. Kiedy któryś z ich synów spotykał się z nieodpowiednią ich zdaniem dziewczyną, trzeba było jej zapłacić. Jose wpłacał też regularnie pieniądze na konto uczelni. Oficjalnie był darczyńcą, który ufundował wiele rzeczy na kampusie. Nieoficjalnie chciał upewnić się w ten sposób, że Lail nie zostanie wydalony z uczelni. Więc pieniądze stały się sposobem na rozwiązywanie problemów i okazywanie miłości. Na początku września Kitty miała jechać do Princeton, aby pomóc Lailowi w przeprowadzce. Kupili mu mieszkanie z dwiema sypialniami niedaleko uczelni i liczyli, że dzięki temu Lajl stanie się no właśnie jaki: dojrzalszy. Druga sypialnia była przeznaczona dla nich. Chcieli jeździć co jakiś czas do Princeton, aby kontrolować swojego syna. Pod koniec września Kitty miała wrócić do Kalifornii. Erik dostał się na Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles. Jest to dobry uniwersytet. Hoza liczył, że Erik, tak jak Lyle, będzie studiować na uczelni należącej do Ligi Bluszczowej, jednak, widząc postępy Lyla, zmienił zdanie i pozwolił Erikowi wybrać mniej prestiżowy uniwersytet. Poza tym chciał, aby Erik został w rodzinnym domu, bo dzięki temu mógł mieć nad nim kontrolę. Stan Kitty pogorszył się latem 1989 roku, kiedy przyjechali do niej dawni znajomi, zataczała się i wydawała się roztargniona. Podczas spotkań z terapeutą wyznała, że nie kocha synów i że podejrzewa ich o to, że są socjopatami. Jednocześnie starała się naprawić relacje rodzinne. Miała jechać z Lylem do Princeton, później miała wspierać Erika, który miał rozpocząć studia, na początku sierpnia dowiedziała się, że jej ojciec jest bardzo chory. Jej matka zmarła kilka lat wcześniej, a ojciec po rozwodzie przeniósł się do Kanady. Obiecała, że go odwiedzi i pożegna się z nim, ale jeszcze przed wyjazdem pojechała z Jose i Erikiem do Michigan, gdzie odbył się mecz tenisa. Erik plasował się w tamtym czasie na 44. miejscu w Stanach i tym razem przegrał. Wpadł w szał, tak jak Jose. Odwołano wyjazd do Kanady, a ojciec Kitty zmarł parę miesięcy później. Erik na początku 89 roku wygrał sześć meczów, ale latem kompletnie sobie nie radził. Był rozkojarzony i nie przykładał się do tego, co robił. Jose próbował naprawić szkody wyrządzone przez Lajla. Przypominało to ratowanie tonącego statku. Zapłacił za szkody w country clubie i zapłacił za członkostwo z góry. Próbował dyscyplinować synów, ale widział, że Erik i Lyle stali się niezależni. Jednocześnie oczekiwali, że ojciec będzie ich wspierał finansowo i będzie płacił za wszystkie ich zachcianki. Po zakończeniu kolejnego semestru Lyle wrócił na wakacje do Kalifornii. Chciał zrezygnować z nauki w Princeton i przenieść się na stałe do Kalifornii, aby być bliżej rodziny. Latem Kitty i Jose usiedli z synami przy stole i powiedzieli im, że zamierzają ich wydziedziczyć. Ich reakcja przeraziła Kitty. Bracia bali się, że po śmierci rodziców nie będą mogli żyć dłużej w luksusach, do których byli przyzwyczajeni. Kitty zaczęła zamykać drzwi od sypialni na noc na klucz. Zabrała braciom klucze od domu i kiedy chcieli wejść do środka, musieli zadzwonić dzwonkiem i ją obudzić. I Kitty zaczęła spać ze strzelbami pod ręką. 19 sierpnia Menendezowie wypożyczyli jacht. Kapitan zezna, że atmosfera była bardzo napięta. Kitty zeszła pod pokład, bo źle się czuła, Jose wędkował, a bracia siedzieli razem po drugiej stronie łodzi. Dzień wcześniej ktoś kupił dwie strzelby w sklepie w San Diego. Takie strzelby zostaną użyte do zabójstwa Menendezów. Ale śledczy nie będą mieli pewności, czy będą to te same strzelby, ponieważ narzędzia zbrodni nie zostaną znalezione. W formularzu, który był wypełniany w sklepie, podano numer prawa jazdy zarejestrowanego na Donowana Goodrow i fałszywy adres. Donovan zgubił dokumenty wiosną 89. Zostawił wszystkie dokumenty i portfel w akademiku i później nie udało mu się ich odzyskać zgłosił to na policję, twierdząc, że najprawdopodobniej Lyle przechowywał jego dokumenty. Kolejnego dnia, 20 sierpnia, w niedzielę, wszyscy członkowie rodziny wstali, tak jak co dzień, z samego rana. Jose i Kitty cały dzień spędzili w domu. Jose obserwował, jak jego synowie grają w tenisa. Lyle i Erik planowali wyjście z domu po lunchu. Poszli razem do kina, a potem pojechali coś zjeść. Wieczorem mieli spotkać się ze wspólnym znajomym, ale musieli jeszcze wrócić do domu, dlatego że Eric zapomniał zabrać fałszywy dowód. Ani on, ani Lyle, ani ten kolega nie mieli ukończonego 21 roku życia, więc musieli kupić alkohol na fałszywy dowód. Wrócili do domu tuż przed północą. O godzinie 23:47 z ich domu w Beverly Hills wykonano telefon na numer alarmowy. Dyspozytor pyta, czy może jakoś pomóc. Na co Lail odpowiada: Jesteśmy synami. Po czym przerywa i zaczyna płakać. Dyspozytor dopytuje: W czym problem? Co się stało? Na co Lail, płacząc, odpowiada: Zabili mi rodziców. Dyspozytor próbuje dopytać kto? Próbuje dopytać co się stało? Słychać jak Erik zaczyna w tle krzyczeć, a Lail zaczyna go uspokajać. Wtedy do rozmowy przyłącza się drugi dyspozytor, pyta, co się stało. Czy udało się ustalić, czy ktoś inny jest w domu? Na co Lajl odpowiada: Moja mama i tata zostali zastrzeleni. Lajl krzyczy: Erik, odejdź od nich. Dyspozytor dopytuje, kim są te osoby, które zostały zastrzelone. Na co Lajl odpowiada: To moja mama i mój tata. Niecałe cztery minuty później policja była już na miejscu. Tuż po tym, jak policjanci wyszli z samochodu, drzwi frontowe nagle się otworzyły i Lyle oraz jego młodszy brat Erik wybiegli przed dom. Obaj klęczeli na podjeździe, krzycząc: O mój Boże, nie mogę w to uwierzyć. Jeden z policjantów napisze później w raporcie, że młodszy mężczyzna, czyli Erik, zachowywał się irracjonalnie, był w szoku, nie potrafił powiedzieć pełnego zdania, biegał. I próbował uderzyć głową w drzewo. Starszy mężczyzna, Lyle, był znacznie spokojniejszy. To on próbował uspokoić Erika. Niedługo później na miejscu zjawili się śledczy. Śledczy przydzielony do tej sprawy pracował przy sprawie klubu chłopców miliarderów, czyli przy tej sprawie, którą interesował się i jednocześnie inspirował się Erik. Bracia nie byli traktowani jak podejrzani. Nie zrobiono im zdjęć. Nie zbadano ich chciał pod kątem śladów walki, ani nie zbadano rąk pod kątem obecności prochu strzelniczego, więc był to pierwszy poważny błąd. Bracia zostali następnie przewiezieni na przesłuchanie. Detektywi chcieli się dowiedzieć, czy widzieli zabójców, czy wiedzieli, kto mógł chcieć skrzywdzić ich rodziców. Na co Lyle odpowiedział, że jedyne, co przychodzi mu do głowy, to to, że za zabójstwa jego rodziców odpowiedzialna jest mafia. Erik podczas przesłuchania był bardzo emocjonalny. Nie mógł przestać płakać i nikt nie był w stanie go uspokoić. Z kolei Lyle zachował spokój. Wydawało się to wręcz dziwne w tej sytuacji, ale można było to wytłumaczyć w ten sposób, że być może nie docierało do niego, że jego rodzice zostali zamordowani. Może przez traumę na chwilę odsunął od siebie wszystkie emocje i działał mechanicznie. Mężczyzna odpowiadał na wszystkie pytania, próbował uspokoić swojego brata i opowiedział o tym, co robili przez cały dzień ze wszystkimi szczegółami. Dopiero później detektywi zaczęli się zastanawiać, czy jego opowieści nie były zbyt szczegółowe, jak na kogoś, kto miał odpowiadać spontanicznie. Raczej brzmiało to jak przygotowana wypowiedź, ale jeszcze wtedy detektywi nie zakładali, że to bracia mogą być zabójcami. Na początku założono, że tak jak powiedział Lyle i później też Erik, za zabójstwami stoi mafia. Problem polegał na tym, że jak stwierdzili śledczy, zabójstwa z jednej strony wyglądały jakby były zaplanowane, ale z drugiej sprawca lub sprawcy byli niechlujni. Nie ustalono narzędzia zbrodni, ale ustalono, że Jose i Kitty zginęli na skutek strzałów ze strzelb. Nie znaleziono śladów włamania, co było w tej sytuacji podejrzane. W pokoju panował chaos, ale z drugiej strony nic nie zostało skradzione. A jeśli nic nie zostało skradzione, a Menendezowie nie żyli, oznaczało to, że najprawdopodobniej to oni byli celami. A kto mógł chcieć ich skrzywdzić? Pierwszymi osobami, które przychodziły na myśl, były osoby z pracy Jose, w jakiś sposób z nim powiązane. Sprawcy nie zostali zauważeni przez sąsiadów, a po zabójstwach zebrali łuski. Detektywi już na samym początku zaczęli dostrzegać kolejne nieścisłości. Jeśli. Za zabójstwami stali członkowie mafii, to najprawdopodobniej w tej sytuacji użyliby pistoletu, a nie strzelby, która po pierwsze była głośna, a po drugie zostawiała dużo śladów. Przez siłę wystrzału twarze Jose i Kitty były nie do rozpoznania. Zebrano odciski palców, sprawdzono pozostałe ślady, sprawdzono czy w którymkolwiek pomieszczeniu, na przykład okna zostały wybite, lub czy drzwi zostały wyważone ale niczego takiego nie znaleziono. Wysłano kolejne próbki do analiz, a Jose i Kitty zostali przewiezieni na sekcję zwłok. W międzyczasie Eric i Lyle byli przesłuchiwani. Lyle powiedział, że poprzedniego dnia wstali rano, tak jak ich rodzice, i przez dwie, 3 godziny grali w tenisa, zjedli razem lunch, a następnie pojechali do centrum handlowego w Beverly Hills. Później poszli coś zjeść, a potem pojechali około godziny dwudziestej do kina. Chcieli obejrzeć nowy film o Jamesie Bondzie, ale jak powiedzieli detektywom, kolejki były zbyt długie, najprawdopodobniej wszystkie bilety zostałyby wyprzedane, więc pojechali do centrum handlowego, do kina, które się tam znajdowało. Po wyjściu z kina pojechali do Santa Monica, mieli odwiedzić swojego przyjaciela, ale po drodze się zgubili. Zadzwonili z najbliższej budki telefonicznej, powiedzieli swojemu przyjacielowi, że nie mogą trafić do jego domu. I umówili się w restauracji w Beverly Hills. Następnie wrócili do domu, ponieważ, jak powiedział Lyle, Erik miał zabrać ze sobą fałszywy dowód. W historii powiedzianej przez Lyla pojawiło się kilka nieścisłości. Czymś, co od razu wydało się detektywom dziwne, było to, że bracia twierdzili, że kiedy weszli do domu, zauważyli dym. Jak ustalono, Kitty i Jose zginęli około godziny 21.00. Bracia natomiast zadzwonili na numer alarmowy krótko przed północą, więc odkryli ich ciała niemal trzy godziny po zabójstwach. Z pewnością dym po wystrzale nie unosiłby się po tak długim czasie. Trzy dni po zabójstwie przeprowadzono sekcję zwłok. Jose został kilkukrotnie postrzelony. Zginął najprawdopodobniej od ostatniego postrzału w głowę. Rana ta była na tyle duża, że dorosły człowiek mógł włożyć rękę. Jego twarz była całkowicie zdeformowana. Doszło do złamania szczęki. Oprócz tego mężczyzna został postrzelony dwukrotnie w prawe ramię. Lekarz twierdził, że strzały zostały oddane pod różnym kątem. Sprawca miał się poruszać. Pierwszy strzał został prawdopodobnie oddany w momencie, kiedy sprawca stał z tyłu. Następnie przeszedł do przodu, oddał kilka kolejnych strzałów, trafił w lewe ramię, następnie znowu w prawe ramię i w nogę. Chwilę później, kiedy Jose jeszcze żył, podszedł do niego znowu od tyłu, przyłożył strzelbę do tyłu głowy i oddał ostatni strzał. Profilerzy twierdzili, że nie była to przypadkowa zbrodnia. Za zabójstwa nie odpowiadali płatni zabójcy. Z jakiegoś powodu sprawca lub sprawcy zaatakowali najpierw od tyłu, a następnie... Następnie przeszli do przodu, aby spojrzeć na Jose Spotkać się z nim twarzą w twarz i patrząc na niego oddali kolejne strzały. Gdyby byli to płatni zabójcy, po pierwsze najprawdopodobniej użyliby pistoletu, a poza tym pozostawiliby po sobie mniej śladów i zabójstwa byłyby dużo szybsze. Celowaliby najpewniej w głowę, tak aby jak najszybciej zabić. Z kolei sprawcy strzelili najpierw z bliskiej odległości w ramiona, później w nogę, a następnie w tył głowy. Musieli wiedzieć, że te pierwsze strzały nie zabiją Jose. Nie udało się ustalić, kto został zaatakowany jako pierwszy, ponieważ do zabójstw doszło w zbyt krótkim odstępie czasu. Kitty została również postrzelona w głowę i zginęła na skutek postrzału. Sprawca również strzelał z bliskiej odległości. Miała złamaną szczękę, wypadły jej zęby, a jej mózg został niemal zmiażdżony. Ślady na jej ciele wskazywały na to, że w trakcie ataku sprawca przeładowywał broń. Kiedy sprawca strzelał Kitty w twarz stał do niej przodem, więc też ją widział i być może chciał się upewnić, że i ona go widzi. W trakcie jednego z wystrzałów kula trafiła w jeden z jej palców, więc musiała trzymać rękę przy głowie w okolicach ust, kiedy sprawca strzelał. Być może próbowała w ten sposób Osłonić się przed atakiem. Pięć dni po zabójstwach, 25 sierpnia, zorganizowano nabożeństwo żałobne. Lyle i Erik przyjechali spóźnieni. Erik był roztrzęsiony, zdenerwowany, nie mógł się uspokoić, a osoby obecne na nabożeństwie wspominały, że miał całą czerwoną twarz od płaczu. Z kolei Lyle, tak jak podczas przesłuchania, był opanowany i spokojny. To Lyle przemawiał. Erik nie zabrał głosu, ponieważ był zbyt zdenerwowany, aby wygłosić przemówienie. Lyle wybrał piosenkę, która zdaniem większości osób obecnych na sali była nieadekwatna. Piosenka miała tytuł Dziewczyno, będę za tobą tęsknił i jeden z fragmentów brzmi Jest to tragedia dla mnie widzieć, że ten sen się skończył i nigdy nie zapomnę dnia, w którym się poznaliśmy Dziewczyno, będę za tobą tęsknił. Chociaż Lyle planował wrócić do Princeton na studia, po śmierci rodziców porzucił dalszą edukację i został w Kalifornii wraz ze swoim bratem. Eric również nie poszedł na studia, zamiast tego zatrudnił, zamiast tego zatrudnił instruktora i postanowił skupić się na karierze sportowej. Jeszcze przed nabożeństwem bracia zaczęli wydawać duże sumy. Po śmierci Jose wypłacono z jego polisy ubezpieczeniowej na życie. Ponad 650 tysięcy dolarów. Bracia mieli odziedziczyć majątek po rodzicach, jednak obawiali się, że kiedy testament zostanie znaleziony, okaże się, że ojciec zmienił jego treść i cały majątek przejmie ktoś inny. Parę miesięcy przed zabójstwami Jose wykupił polisę ubezpieczeniową w pracy o wartości 5 milionów dolarów, i dodatkowo firma, w której pracował, wytwórnia filmowa, wykupiła polisę na jego życie na 15 milionów dolarów. Po jego śmierci te pieniądze nie zostały jednak wypłacone, ponieważ, jak się okazało, po śmierci Jose mężczyzna nie stawił się na badaniach kontrolnych w związku z czym umowa przestała obowiązywać. Jeszcze przed nabożeństwem Lyle i Eric poszli na zakupy. Kupili zegarki marki Rolex oraz specjalne klipsy do banknotów o łącznej wartości 15 tysięcy dolarów. Po śmierci Menendezów wyceniono ich majątek na 14 milionów dolarów. Sama rezydencja była warta około 5,5 do 6 milionów dolarów, jak orzekł rzeczoznawca. Natomiast po spłaceniu wszystkich kredytów Jose oraz zapłaceniu podatków, bracia otrzymaliby 4 miliony łącznie, czyli dostaliby po 2 miliony. Przyjaciele braci, kiedy spotkali się z nimi, aby pocieszyć ich po śmierci rodziców, Dowiedzieli się, że Lyle i Erik są niepocieszeni. Spodziewali się, że ich rodzice zostawią im znacznie większy majątek. Szacowali, że Jose miał zostawić ponad 90 milionów dolarów. Lyle mówił, że ponad jego ojciec ma konto w szwajcarskim banku i tam przechowuje co najmniej kilkadziesiąt milionów dolarów. Jednak otrzymali znacznie mniej. Tydzień po zabójstwach, pod koniec sierpnia. 1989 roku Erik i Lyle spotkali się z zarządem wytwórni filmowej, w której pracował Jose. Na tamtym etapie nie było jeszcze wiadomo, kto może stać za zabójstwami. Detektywi sprawdzali różne tropy. Sądzono, że członkowie mafii mogli zaplanować śmierć Jose. Bracia twierdzili, że są w niebezpieczeństwie. Mówili, że nie mogą zostać w domu. Więc zarząd wytwórni filmowej opłacał ich pobyt w hotelach. Wybierali pięciogwiazdkowe hotele najwyższej klasy, tłumacząc to w ten sposób, że do takich warunków byli przyzwyczajeni. Oprócz tego zażądali od właściciela wytwórni zapewnienia całodobowej ochrony oraz zatrudnienia szofera, który woziłby ich limuzyną. Ich żądania zostały spełnione. Wiele zakupów było opłacanych przez wytwórnię filmową. Za część rzeczy Lyle i Eric płacili wykorzystując kartę kredytową Jose. W ciągu kilku tygodni Lyle osiągnął limit na karcie ojca. Wydał ponad 90 tysięcy dolarów. Bracia organizowali imprezy w hotelach, za co zostali wyrzuceni. Wynajęli więc dwa mieszkania w ekskluzywnej dzielnicy w pobliżu Mariny. Planowali kupić penthouse znajdujący się niedaleko zatoki i wpłacili na niego zaliczkę – Powiedzieli właścicielowi, że wpłacą resztę po odczytaniu testamentu. Osoby, które widziały wtedy braci, twierdziły, że zachowywali się coraz bardziej irracjonalnie, w szczególności Lyle. Wydawał pieniądze na różne substancje psychoaktywne, imprezował, kupował swojemu bratu drogie prezenty, wydawał pieniądze na ubrania od projektantów, kupił nowe Porsche za 64 tysiące dolarów, ponieważ stwierdził, że ten samochód, który ojciec kupił mu z okazji zakończenia szkoły, nie spełniał jego wymagań. I przekonał Erika, aby sprzedał swojego starszego Forda i kupił Jeepa. Erik skupił się na treningach, spędzał długie godziny na korcie tenisowym, zdawało się, że w ten sposób próbuje poradzić sobie z trudnymi emocjami po stracie rodziców, natomiast Lyle zajmował się wydawaniem pieniędzy. Jednego dnia wydał ponad 20 tysięcy dolarów na głośniki. Czasami, kiedy przejeżdżał obok sklepów limuzynom i coś mu się spodobało, wyskakiwał z samochodu i biegł do sklepu, aby to kupić. Lyle obiecał swoim przyjaciołom, że założy firmę i zatrudni ich. Wynajął nawet biuro w Princeton, gdzie wcześniej studiował. Miał zatrudnić swoich przyjaciół i rozwinąć firmę inwestycyjną. Firma miała nazywać się Menendez Investment Enterprises. Lyle w ten sposób chciał udowodnić ojcu, że może być z niego dumny i że nazwisko Menendez będzie coś znaczyło. Jednak ani on, ani jego przyjaciele nie mieli doświadczenia, nie wiedzieli, jak zarządzać firmą, w związku z czym po urządzeniu biura zamknięto firmę. Lyle szybko porzucił pomysł związany z otworzeniem firmy inwestycyjnej i zamiast tego Chciał zająć się czymś, o czym zawsze marzył. Planował kupić restaurację. Został współwłaścicielem pizzerii w Princeton, zapłacił za to ponad pół miliona dolarów i wziął na to kredyt. Nie znaleziono testamentu, więc w tamtym momencie wydawał pieniądze, tak jakby zakładał, że to do niego i Erika należy majątek rodziców. Erik wykorzystywał swoją część pieniędzy na podróże. Płacił ponad 60 tysięcy dolarów rocznie swojemu trenerowi. Oprócz tego zainwestował w koncert, który nigdy się nie odbył, ponieważ przyjaciel go oszukał. I spędzał dużo czasu z Lylem. Razem podróżowali, byli między innymi na Karaibach i w Europie. Niedługo później znaleziono testament i jak się okazało, Jose chociaż groził synom, że ich wydziedziczy, nie zmienił treści testamentu. Oznaczało to, że po śmierci Jose i Kitty, to bracia otrzymali cały majątek. Na tamtym etapie śledztwo utknęło w martwym punkcie. Śledczy nie mogli namierzyć osoby, która mogła mieć związek ze śmiercią Menendezów. Coraz więcej osób zwracało uwagę na zachowanie Laila i Erika. Niedługo później na policję zgłosił się były najlepszy przyjaciel Erika, czyli jego kolega ze szkoły, Craig. Craig powiedział, że on i Erik. Mniej więcej dwa lata przed zabójstwami napisali scenariusz do filmu. Opowiedział o wszystkich powiązaniach, o tym, że Erik stworzył bohatera, który zabił swoich rodziców. Craig zgodził się na założenie podsłuchu i spotkał się z Erikiem, aby przekonać go, by opowiedział, co naprawdę wydarzyło się tamtego dnia. Erik powiedział, że nie zabił swoich rodziców. W trakcie spotkania domyślił się, że Craig najprawdopodobniej pracuje dla policji ale powiedział komuś innemu Erik jako wrażliwszy i bardziej emocjonalny brat nie potrafił poradzić sobie z tym co się stało miał wyrzuty sumienia wciąż odtwarzał w myślach to co wydarzyło się tamtego dnia tylko on i Lyle znali prawdę musiał o tym komuś powiedzieć i w końcu powiedział o tym swojemu psychologowi chodził na spotkania z doktorem Jeromem Oziellem od jakiegoś czasu od momentu, kiedy zawarł ugodę po włamaniach i kradzieżach. Pod koniec października, dwa miesiące po zabójstwach, Erik odwiedził swojego terapeutę, opowiedział mu o tym, że nie potrafi właściwie funkcjonować po śmierci rodziców, nie jest w stanie poradzić sobie z tym, co się stało, i w którymś momencie powiedział: Tak, doktorze, zrobiliśmy to, zabiliśmy naszych rodziców. Erik opowiedział, Psychologowi o wszystkim ze szczegółami, o tym, w jaki sposób przygotowywali się do zabójstw, kiedy po raz pierwszy pojawiła się ta myśl, o tym, że kupili strzelby w San Diego, używając dokumentu przyjaciela laila, o tym, że po zabójstwach pozbierali łuski, a później pojechali na stację benzynową. Tam przebrali się w czyste ubrania, wyrzucili je do śmietnika razem z łuskami i wyrzucili strzelby na odludziu. Tak jak opowiadali detektywowi, mieli spotkać się z przyjacielem, ale Erik nie był w stanie tego zrobić. Był zbyt emocjonalny. Dlatego on i Lyle zmienili plan. Postanowili wtedy wrócić do domu, udawać, że odkryli ciała i zadzwonić na policję. Erik później przyznał się przed Lylem do tego, że powiedział psychologowi o wszystkim, dosłownie wszystkim. Lyle był wściekły. Przyszedł do gabinetu terapeuty, groził mu, że go zabije, ale dr Jerome Oziel powiedział im, że powinni do niego regularnie przychodzić. Od tej pory Lyle i jego brat Erik przychodzili do terapeuty. Terapeuta nikomu o tym nie powiedział, poza jedną osobą kochanką, która również była jego pacjentką. Zakazał jej mówić o tym komukolwiek. Powiedział, że gdyby o tym komukolwiek powiedziała, Odebrano by mu licencję, jednak według prawa psycholog mógł przekazać wszystkie taśmy oraz notatki sporządzane podczas spotkań policji, ponieważ znalazł się w niebezpieczeństwie. Lyle groził mu, że go zabije. W takiej sytuacji tajemnica zawodowa nie obowiązuje. Bracia spotykali się z terapeutą, terapeuta zapisywał kolejne informacje z ich dzieciństwa, nagrywał wszystko. I właściwie trwało to do marca 1990 roku, czyli przez niemal pięć miesięcy. Nie wyszłoby to na jaw, gdyby nie fakt, że terapeuta zakończył znajomość z kochanką, a ona w przypływie zazdrości, aby się na nim zemścić, poszła na policję i opowiedziała, i opowiedziała o tym, kto zabił Menendezów. Jeszcze tego samego dnia policja uzyskała nakaz przeszukania domu doktora Oziela. Zdobyto 17 taśm oraz notatki ze spotkań. Zabezpieczono wszystkie nagrania i ubiegano się o to, aby podczas rozprawy zostały one wykorzystane jako dowód w sprawie. I zostały, poza taśmami, na których Erik i Lyle opowiadali o samym zabójstwie. Jeszcze tego samego dnia, 8 marca 1999 roku, Lyle został aresztowany. Erik był w tamtym czasie w Izraelu. Dowiedział się o tym, co się stało przez telefon. Trzy dni później wrócił do Stanów Zjednoczonych i na lotnisku w Los Angeles, oddał się w ręce policji. Sędzia orzekł, że bracia nie mogą wyjść za kaucją i do momentu procesu mają przebywać w więzieniu. Najważniejszym dowodem w sprawie były taśmy. Chociaż początkowo sąd orzekł jeszcze w 1990, że mogą zostać użyte te materiały jako dowód w sprawie, później zmieniono te decyzje i w 1992 roku dopuszczono część taśm. W 1993 doszło do pierwszego procesu, kamery zostały wpuszczone na salę sądową, nagrywano cały proces, a braci broniła znana prawniczka Leslie Abramson. Obaj bracia przyznali się do winy, jednak twierdzili, że zostali zmuszeni do zabójstwa. Obawiali się o swoje bezpieczeństwo i po latach przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej zabili ojca. Matkę również przedstawiono w negatywnym świetle. Miała pomagać Jose. Również stosowała przemoc wobec Laila i Erika. Wiedziała o tym, co Jose robił swoim synom i nie próbowała pomóc swoim synom, więc bracia uznali, że ona również zasługuje na śmierć. Podczas rozprawy powołano na świadków członków rodziny, znajomych, współpracowników Hoza i Kitty, opisywano, co działo się za zamkniętymi drzwiami, powołano na świadków również Laila i Erika. Erik przed sądem zeznał, że parę tygodni przed zabójstwami on i Lail przez przypadek doszli do tego, że Obydwaj byli wykorzystywani przez ojca, przez wiele lat o tym nie wiedzieli. Wtedy uznali, że chcą go zabić. Twierdzili, że obawiali się o swoje życie. Jose miał grozić, że ich zabije, a matka przed pozostałymi członkami rodziny przyznała, że groziła, że otruje męża i synów. Sprawy nie rozstrzygnięto i należało zorganizować kolejny proces. Za drugim razem dziennikarze nie zostali wpuszczeni na salę sądową. Drugi proces był znacznie mniej medialny. Za drugim razem, w 1996 roku, bracia zostali uznani za winnych i zostali skazani za zabójstwo pierwszego stopnia, czyli zabójstwo planowane, i skazano ich na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Ze względu na przemoc, której doświadczyli w dzieciństwie, w wieku nastoletnim, a także wszystkie inne okoliczności łagodzące, Prokuratura nie ubiegała się o karę śmierci. Bracia usiłowali odwołać się od decyzji sądu. Dwa lata później złożyli apelację w 1998, następnie w 1999, w 2003 i w 2005. Po ogłoszeniu wyroku rozdzielono braci. Obaj trafili do więzienia o zaostrzonym rygorze. 22 lata później w 2018 roku bracia spotkali się ponownie. Przeniesiono ich do tego samego więzienia. Było to bardzo emocjonalne spotkanie. Obaj biorą udział w programach edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Jeśli chodzi o ich życie prywatne, to w 1996 w roku, kiedy Lyle i Erik zostali skazani, Lyle poślubił kobietę, z którą rozwiodł się 5 lat później. W 2003 roku ożenił się ponownie. Swoją drugą żonę poznał w momencie, kiedy przebywał w więzieniu. Z kolei Erik w 1999 poślubił Tami Sakomen. I jak Tami później stwierdzi, była to bardzo skromna ceremonia. Jedli najtańszy tort, a później wróciła sama do domu. żona Erika dość często wypowiadała się w mediach. Opowiadała o swoim życiu z Erikiem, o tym, jak żyje się z kimś, kto przebywa w więzieniu. I w 2005 roku, sześć lat po ślubie. Opublikowała książkę pod tytułem Powiedzieli, że nigdy nam się nie uda Moje życie z Erikiem Menendezem. Jak sama wspominała później w wywiadzie, Erik pomagał jej redagować tę książkę. Jak pisze w książce, od tego czasu regularnie odwiedza Erika w więzieniu wraz ze swoją córką. Jeśli chodzi o osobę, która nie bezpośrednio, ale przyczyniła się do rozwiązania tej sprawy czyli, jeśli chodzi o doktora Oziela, to mężczyzna w 1997 rok po skazaniu braci zrzekł się licencji i przeprowadził się do innego stanu. Bracia nadal przebywają w więzieniu, mają ze sobą kontakt. Wyrok skazujący został podtrzymany, kary nie zmieniono, nie złagodzono, co oznacza, że bracia spędzą resztę życia w więzieniu. Możliwe jednak, że wyrok zostanie zmieniony, że być może Lyle i Eric kiedyś wyjdą z więzienia za sprawą Seriali i filmów dokumentalnych, które pokazują ich życie. Jednak w znacznym stopniu wpływa to na opinię publiczną. Wciąż nie wiadomo, jak powinno się traktować Laila i Erika. Jako zabójców rozpieszczonych nastolatków, młodych mężczyzn z dobrego domu, którzy chcieli odziedziczyć pieniądze po rodzicach, czy jako skrzywdzonych młodych ludzi, którzy po latach upokorzeń i przemocy stali się. Po części można powiedzieć, odbiciem swoich rodziców. Media, filmy, a nawet podcasty wpływają na to, w jaki sposób ludzie postrzegają ty tego typu sprawy i pokazują, że za ich sprawą można coś zmienić. Na przykład Gypsy Rose niedawno wyszła z więzienia. Pod pewnymi względami jest to podobna sprawa, ponieważ Gypsy też się przyznała, również była odpowiedzialna za zabójstwo matki, ale traktowano te sprawę. Trochę inny sposób, ponieważ Gypsy była w tej relacji ofiarą. Jestem ciekawa, co myślicie o tej sprawie. W jaki sposób wy postrzegacie braci? Czy waszym zdaniem powinni wyjść na wolność i kim tak naprawdę byli Menendezowie? Kto był w tej relacji potworem? Rodzice, dzieci, czy może wszyscy? Tak jak obiecałam na koniec, mam dla was małą niespodziankę. Ten podcast powstał we współpracy z wydawnictwem Replika. I dla Was, dla słuchaczy, jest do wygrania jeden egzemplarz książki Morderstwa Menendezów Historia Laila i Erika autorstwa Roberta Randa. Aby wygrać książkę, musicie odpowiedzieć w komentarzu na pytanie: Która książka jest Waszą ulubioną i dlaczego? Wpiszcie też w komentarzu swój adres mailowy. Bo za pośrednictwem maila skontaktuję się z osobą, która wygra książkę. Dziękuję wszystkim, którzy pozostali do końca. Jak zawsze, słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji czy komentarza i do usłyszenia.